Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj przekażę Ci moje wrażenia ze zjazdu lekarzy badających pracowników na platformy wiertnicze i wystawiających tak zwane świadectwo OG UK, czyli dawna UKOA. Tenże zjazd odbył się w szkockim mieście Aberdeen i na samym końcu tego filmu powiem, dlaczego jest on ważny również dla Ciebie. Dla mnie sprawa jest bardzo prosta. Poza uzyskaniem tego pięknego certyfikatu, musisz wiedzieć, że jestem jedynym lekarzem z listy OG UK w południowej i zachodniej Polsce. Również do mnie przyjeżdżają Czesi i Słowacy, dlatego bardzo jest istotne, abym trzymał rękę na pulsie odnośnie tych właśnie zasad badań. Również była to znakomita okazja do zapoznania się z innymi lekarzami z całego świata. Byli jacyś Brazylijczycy, byli z Angolii, byli z Egiptu, również z Łotwy i Estonii. Także podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami zawodowymi. No ale powiedzmy dosyć o mnie i powiem również o korzyściach dla Ciebie. I musisz wiedzieć, że przede wszystkim weszły nowe zasady dotyczące kilku grup chorób. O ile masz małe szanse być osobą, która przeszła zawał serca czy udar mózgu, no to większe masz szanse, że będziesz osobą otyłą. No wiadomo, że na platformach jest trochę mało ruchu, jedzenia sporo, no i wtedy jak już przyjdziesz do mnie czy do kogoś innego, będziesz podlegał pod nowe zasady dopuszczania do pracy na platformie wiertniczej. Na szczęście dla Ciebie są to zasady już dla mnie znane. Opisane tutaj właśnie w materiałach, których dostałem z tego zjazdu. Natomiast jeżeli Ty jesteś osobą z takiej grupy osób bardziej puszystych, która waży ponad 110 kg, no nie daj Boże, masz chorobę niedokrwienną serca lub przeszła atak niedokrwienia mózgu, czyli taki przysłowiowy udar, no skontaktuj się ze mną wcześniej mailowo. No i ustalimy w ten sposób jakiś algorytm postępowania, aby sprawdzić, czy masz jakiekolwiek szanse na pozytywny wynik badania, no i spełnienie Twoich marzeń pracy na platformie. Na tym kończę. Jeżeli to wideo coś Ci pomogło, to daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim ulubionym forum, czy portalu społecznościowym, Facebook, nasza klasa, Google+. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji o świadectwach OG UK toczy się na mojej stronie internetowej, badania lekarza medycyny pracy.com i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku. Link jest oczywiście w opisie do tegoż to wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz z listy OG UK i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Natomiast jeszcze raz mówię, poza tym zjazdem, jeżeli Ty będziesz w Aberdeen, a jest bardzo prawdopodobne, że będziesz na jakimś bosiecie czy jakimś innym szkoleniu, jakiś helikopter rescue, oprócz spraw zawodowych, znajdź chwileczkę czasu, aby zwiedzić miasto, jest naprawdę piękne. Ja trafiłem na idealną pogodę, wcześniej padało, później padało, a ja przyjechałem na te 5 dni i oprócz spraw naukowych po prostu zwiedziłem miasto. Jest prześliczne Maritime Museum, Muzeum Morskie, jest tam dużo eksponatów związanych właśnie z elementami pracy offshore. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, no to oczywiście linki do subskrypcji są po mojej prawej, a po Twojej lewej stronie. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, po wizycie w szkockim Aberdeen.